Jakie mam plany, plany na pamięć, każdy z nam lubię się budzić. To zabrzmi mega głupio, ale moje jedno z najfajniejszych wakacji to była 2013 albo 2014 rok. Bardzo przez to kojarzy mi się z wakacjami piosenka Summer Calvina Harrisa i piosenka I can lift you up, I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. Pamiętam tytuł, ale to są takie piosenki, które mi się mega kojarzą z wakacjami. Mój ulubiony zapach, który mi się kojarzy z ciepłem może bardziej, to jest zapach bzu. Bo to tak niekoniecznie wakacje, ale bardzo mi się kojarzy z takimi powiewami właśnie ciepła. Ze smaków myślę, że czekotubka pomimo wszystko, bo bardzo dużo, jak byłam mała, jadłam właśnie czekotubki i lodów stracciatella. Więc to są takie moje wakacyjne smaki, myślę. Na wakacyjny romans. Ojej! Pojechałabym nad morze, prawdopodobnie na Hel. Kojarzy mi się właśnie z młodymi ludźmi, z zabawą, z taką wolnością. Ja też całe swoje życie jeżdżę na Hel, więc myślę, że Hel byłby tym miejscem. No, najchętniej poszłabym na wszystkie te koncerty. Ja bardzo lubię koncerty i też uważam, że każdy koncert jest warty po prostu pójścia i zobaczenia. Ale z takich najbliższych dla mnie to myślę, że Vito. Ze względu na to, że też bardzo lubię jego muzykę, bardzo dużo koncertów w zeszłym sezonie zagraliśmy tego samego dnia. Też świetnie bawiłabym się na koncercie Kacperczyków. Myślę, że Brodka Mary z Polski, więc myślę, że wybiorę się jak najwięcej będę mogła.